Przestańcie mi już nazywać Krzysiem Mączyńskim. Jestem Krzysztof, mam już 29 lat. Tak. Choć zasługiwałem grą w lidze na powołanie do kadry, to gdyby nie Nawałka, żaden inny trener nie miałby odwagi na mnie postawić. Tak. Chociaż gdybym miał więcej pewności siebie, częściej rozpychał się w życiu łokciami, to szybciej doszedłbym do reprezentacji. Nie. Nigdy nie przestanę dziękować trenerowi Nawałce za to, że o mnie nie zapomniał, gdy wyjechałem do Azji. Tak. Ale najważniejszym trenerem jest dla mnie Tomasz Kulawik. Gdyby nie on, nie było mnie już w profesjonalnej piłce. Tak. Za to najwięcej nauczyłem się od trenera Nawałki. Tak. Synek trenera Nawałki. A wiecie, ile potu i charówy kosztuje taki tytuł? Tak. W przeciwieństwie do Miro Radowicia uważam, że wyjazd do Chin był mi potrzebny. Tak. Choćby dlatego, że w Chinach zarobiłem tyle, że kilkumiesięczne opóźnienia z wypłatami w Wiśle nie stanowią dla mnie żadnego problemu. Tak. Liga chińska? Moja Wisła nie miałaby kłopotu ze zdobyciem tam tytułu. Tak. Aha, to już było. Liga chińska. Jakub Meresiński z Markiem Citko storpedowali mój transfer do ligi z czołowej piątki europejskiej. Tak. Szkoda, że plotki o transferze do Marsylii były tylko plotkami, bo we Francji miałbym szansę spotkać Valbuena, a coś nas łączy. Obu nam powiedzieli, że jesteśmy za niscy do zawodowego uprawiania piłki nożnej. To czy, która część tego pytania? Znaczy, to jest do drugiej, a pierwsza tak. Mhm. Minutowy debiut w Ekstraklasie pamiętam doskonale. Wygraliśmy z Górnikiem, a gola strzelił nam Tomasz Hajto. Nie. A kto strzelił? Debiut w Ekstraklasie to 3-1 na Górniku Zabrze. Ale kto nam strzelił? Nie pamiętam. Jerzy Brzęczek. Jędza i Pazdek mocno namawiają, więc tak, przy atrakcyjnej ofercie z Legii zdecydowałbym się na transfer do Warszawy. Nie. Nawet gdyby można było zagrać o Ligę Mistrzów? Nie. Bycie Fusem napawa mnie dumą. Tak. Nie chciałem tracić tego miana, dlatego nie doszedł do skutku mój zagraniczny transfer. Nie. Z przyrodnim bratem Kamilem jeszcze kiedyś zagramy razem w Ekstraklasie. On gra w Stali Stalowa Wola w drugiej lidze. Tak. No ale jeśli stanie naprzeciwko mnie, to nie będzie taryfy ulgowej. Tak. Widzę, że Brożek męczy się z tymi karnymi, więc to czas, żebym wziął tę odpowiedzialność na siebie. Nie. Na pierwszym zgrupowaniu kadry nie wszyscy wiedzieli, kim jestem. Nie. Na początku mojej przygody z kadrą czułem, że media i kibice nie chcą mnie w tej reprezentacji. Tak. Dla trenera Macieja Skorży jestem dziś największym wyrzutem sumienia. Tak. Gdy klub objął Jakub Meresiński, miałem myśli, żeby rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Nie. Potrawka z psa? Świadomie, niczego podobnego w Chinach nie próbowałem. Nie. Nie ma czegoś takiego jak derby Polski. Jedyne poważne derby to derby Krakowa. Tak. Pani prezes Mańka Szuli w Górniku Zabrze, pani Witkowska w Termalice, no i teraz musisz mi pomóc z wymową, pani Xiu Li Hafken z klubu chińskiego, w którym grałeś. Guizhou. Okej, dobra, to już ty powiedziałeś. Ale dalsza część pytania. Kobiety w piłce nożnej to wzór profesjonalizmu i oddania klubowi. Tak jest. Kozłówek to nie tylko miejsce. Kozłówek to charakter. Tak. Dodajmy, że jest to nazwa osiedla, na którym się wychowywałeś. Zarzucają mi brak szybkości. Zmieniliby zdanie, gdyby zobaczyli, jak w młodzieńczych latach trzeba było uciekać na Kozłówku przed kibicami Krakowi. Nie. Swoją najszybszą bramkę zdobyłem w 5 sekundzie meczu. Tak. Kiedy to było? Mecz rezerw Wisły z Garbarnią Kraków. Gol. Za trenera Moskala. Bezpośrednio uderzenie na bramkę. Tak jest. Polacy powinni nauczyć się od Chińczyków kultury i uśmiechu na co dzień. Tak. Bramka w derbach Krakowa była dla mnie ważniejsza niż bramka w reprezentacji. Najważniejsza. Powrót to do Chin. Nie, przepraszam. Reprezentacji najważniejsza. Oczywiście reprezentacji, ale w klubie jak najbardziej. Powrót do Chin? Może nie natychmiast jutro, ale pojutrze? Bardzo chętnie. Nie. Piłkę seniorską zacząłem od mistrzostwa z Wisłą i z mistrzostwem z Wisłą ją skończę. Tak. Rozumiem decyzję prezesa Cupiała o odejściu z Wisły, ale nigdy się z nią nie pogodzę. Nie. Mam coś wspólnego z Marcinem Cabajem, Grzegorzem Kuświkiem, profesorem Jerzym Bralczykiem i Marią Konopnicką. Nie. Masz. Tego samego dnia się urodziliście. Ciekawe towarzystwo swoją drogą. Powrót do Wisły to bardzo dobry ruch Siemira Sztilicza.
Tak. Może czegoś się, to nie koniec pytania, może czegoś się ode mnie nauczy? Tak. No i co? A, ostatnie pytanie z tej listy. Osobiście uważam, że zatrudnienie Kikora Mireza było dobrym ruchem. Sobolewskiemu na razie brakuje doświadczenia do bycia pierwszym trenerem. Tak. Pytania z publiczności. Złożyłem dzisiaj życzenia jubilatowi Sławkowi Peszta. Nie. Udzieliłem kiedyś wywiadu w języku mandaryńskim. Nie. A próbowałeś w ogóle coś mówić po chińsku? Próbowałem, ale to jest naprawdę ciężki język i wydaje nam się, że powiedzieliśmy to samo, co oni, ale jednak wydobycie dźwięku zrobiło, że i tak nie rozumieli. No i zobacz, dziwnym trafem przeszedłeś suchą stopą, bez pomidora. To było ostatnie pytanie. Żona prosiła, żeby go nie wykorzystać.